Dzień dobry Państwu. Jest 23 kwietnia 2021. Mam niezwykłą przyjemność przywitania Państwa z adresu Freta 16. Adresu niezwykłego dla Warszawy i dla Polski, a myślę, że też na mapie Europy. Oto jesteśmy w niezwykłym anturażu Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Książki. I dziś naszymi gośćmi są, po pierwsze, książka. Premierowo trzymam ją jeszcze gorąco, zdjęta z drukarni, jeszcze jest ciepła. Okładka przepięknie zrobiona z przepiękną Marią Skłodowską-Curie. Tytuł Maria Curie, autorstwa Ewy Curie, pierwsze pełne wydanie biografii noblistki wydawnictwa WAB. A naszymi gośćmi są gospodarze tego miejsca, którzy zechcieli zaprosić mnie tutaj, do tego muzeum. Pan dyrektor Sławomir Paszkiet. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panu. Jego zastępczyni Miłka Skalska. Dzień dobry, Miłko. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Proszę państwa, jak widzicie, z tyłu mam książki, ale z tyłu są okna, które najprawdopodobniej wyglądała Maria Skłodowska, przyglądała się przechodniom, przyglądała się temu, co się dzieje na ulicy. Natomiast ja jestem w sali lekcyjnej, jak pan dyrektor mi powiedział, w której odbywały się zajęcia, o tym będziemy mówić też, nawiązywać do tego, ale no wszystko, nie bez rozery mówię o tym miejscu i o charakterze tego miejsca, z którego nadaję ja, bo każdy z nas jest w innym pomieszczeniu, w innej sali. Dlaczego każdy z nas jest w innym pomieszczeniu? Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy muzea są zamknięte, jest to sytuacja pandemiczna, więc obowiązują nas rygory sanitarne, stąd postanowiliśmy pokazać Państwu różne miejsca w naszym muzeum. A ponieważ nasze spotkanie skierowane jest do nauczycieli, do edukatorów i do uczniów, stąd pierwszym wątkiem, jaki nam w sercach narzucił się, od czego chcielibyśmy rozpocząć, historię o Marii Skłodowskiej-Curie, każdy z nas w ręku trzyma książkę, i ta historia także przez całą tę historię, biografię się przewija, to wątek nauczycielski. To przepraszam, jednak chcę powiedzieć, że zaprosił nas nie tylko dyrektor i ty do tej rozmowy, nie tylko Maria Skłodowska, ale także Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, bo jest cykl przeznaczony dla nauczycieli i uczniów, porozmawiajmy o pięknie. I dzisiejszą rozmowę nazwaliśmy Lekcja o Marii Skłodowskiej-Curie. Zatem ja siedzę w tej sali lekcyjnej i odbiorę lekcję Państwa. Myślę, że najwięcej dowiem się od Was o tej książce i o niej samej, bo i książka, i postać pasjonująca. Panie dyrektorze, Maria Skłodowska-Curie urodziła się w domu przy Freta 16, a jest to miejsce, w którym mama Marii Skłodowskiej prowadziła pensję. W ogóle Maria Skłodowska wyszła z domu nauczycielskiego, była dzieckiem nauczycielskim, i te wątki edukacyjne w całej rodzinie państwa Skłodowskich są wątkami niepodatelnymi. Dzień dobry Państwu. Ja witam Państwa z apteki, dawnej apteki, która znajdowała się tutaj w budynku, w którym się urodziła Maria Skłodowska-Curie. 101 lat temu sprzedawano tutaj i rozpoczęto produkcję proszków od bólu głowy Gąsickiego. Wracając do pytania i tematu naszego spotkania Marii Skłodowskiej-Curie, rzeczywiście w tym miejscu, tak jak powiedziała pani dyrektor, mieściła się szkoła żeńska prowadzona przez matkę Marii Skłodowskiej-Curie, Mariannę Bronisławę Skłodowską. Najprawdopodobniej ona zatrudniła do pracy swojego przyszłego męża Władysława Skłodowskiego, z którym w 1830 roku wzięli ślub. Ponieważ się zwracam do nauczycieli, sam jestem byłym nauczycielem, bardzo mi miło, że zwracam się do nauczycieli. Chciałem Państwu powiedzieć z tej okazji, jak wspomniałem o ślubie, że wówczas
kurator oświaty musiał się zgodzić na ten ślub i mamy tutaj w jednej z gablot zaświadczenie takie wystawione przez kuratorium oświaty, ponieważ Władysław Skłodowski był urzędnikiem państwowym, ponieważ uczył w gimnazjum państwowym, natomiast jego małżonka była w prywatnej szkole, była taką dyrektorką, ochmistrzynią, dlatego ona nie potrzebowała zezwolenia, a on potrzebował i kurator oświaty stwierdził, że ten ślub nie pogorszy jego położenia, stąd zezwala na ten ślub. Także była to szkoła, Maria Skłodowska właśnie dlatego tutaj się urodziła, bo takie było prawo dyrektorki i kilku nauczycieli, inne nauczycielki tak samo mieszkali tutaj na drugim piętrze, natomiast na parterze i na pewno na pierwszym piętrze znajdowały się klasy. Jeśli mówimy o uczeniu, to pozwolę sobie już przedstawić jeden fragment, jak Mania pisze do Heni w grudniu 1886 roku. Mam stale codzienne zajęcia z miejskimi dziećmi, których liczba dochodzi do 18. Naturalnie nie przychodzą wszystkie razy, bo nigdy nie dałyby rady, ale i tak zajmą mi do 2 godzin dziennie. W środę i sobotę zaś siedzę z nimi jeszcze znacznie dłużej, czasem do 5 godzin. Jest to możliwe, bo mam pokój na pierwszym z oddzielnym, piętrze z oddzielnym wejściem schodami od podwórza, więc dopóki godzę te prace ze swoimi obowiązkami, nikomu to nie przeszkadza. Z dzieciaków tych mam rzeczywiście ogromną pociechę. Mówię o tym fragmencie, bo myślę sobie, że tak jak po muzeum pozwoliłem sobie podróżować przez pół dnia, tak z tą książką jest jak z podróżą. Można iść linearnie i zacząć od początków i skończyć na końcu życia Marii Skłodowskiej-Curie. Natomiast można sobie wyrywać fragmenty i zupełnie odkrywać Curie Skłodowską, a to przez przyjaciół, a to przez rodzinę, a to przez podróże, a to przez zakochiwanie się, a to przez miejsca, które lubiła. Prawda? Trochę jest jak państwa muzeum. Można też spojrzeć na Marię Skłodowską-Curie oczyma jej córki, a właściwie wszystko jest nad oczu jej córki, która jest autorką tej powieści biograficznej. Może warto powiedzieć w tym momencie, dlaczego zespół Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zdecydował się na ponowne wydanie tej powieści biograficznej. Mówię powieści, ona jest oczywiście, to jest po prostu biografia. Panie dyrektorze, dużo trudu i dużo pracy włożył zespół naszego muzeum w to, aby książka została wydana i po raz pierwszy została wydana w takiej, a nie innej formie, żebyśmy mogli tę podróż razem z Marią Skłodowską-Curie przez jej życie i przez jej miejsca. Mamy w rękach tutaj pokazywane wielokrotnie 21. wydanie biografii Ewy Curie, którą, tak jak pani dyrektor mówi, czyta się jak powieść, ale jest to jednak biografia, oparta jak najbardziej na faktach. Oczywiście są takie momenty, w których dosyć tak piękny język i literacki i ta opowieść tak się pięknie toczy w opisie Ewy Curie, że można mieć wrażenie, że czyta się jakąś legendę albo powieść, natomiast jest to biografia. Było to dla nas bardzo ważne od wielu lat jeszcze, zanim tutaj zacząłem pracować. Moje poprzedniczki i poprzednicy widzieli potrzebę tego, żeby ta, nazwijmy to, Biblia wszystkich miłośników Marii Skłodowskiej-Curie winna być przynajmniej tak samo dobra i tak samo pełna, jeśli chodzi o treść, jak jej francuski oryginał. Problem jest taki, że książka została wydana po raz pierwszy w Polsce w 1938 roku. Wspomnę, że pierwsze wydanie w ogóle tej biografii ukazało się na świecie w 1937 roku i nie po francusku, chociaż francuski był oryginałem, ale najpierw ukazała się książka po angielsku.
Czyli najpierw ją przetłumaczono na angielski, a potem ukazała się tak jak w Polsce, tak samo we Francji rok później. I tłumaczenie, które na pewno większość z Państwa czytało, autorstwa córki, siostry Marii Skłodowskiej, Hanny Schillerowej, jest napisane, to tłumaczenie jest wykonane w przepięknym języku. Było dla nas też bardzo ważne, żeby zachować z tego tłumaczenia jak najwięcej, ponieważ Hanna Schillerowa dysponowała oryginałami listów, z których korzystała autorka, czyli no, byłoby bez sensu robić nowe tłumaczenie całkowicie i tłumaczyć coś, co oryginalnie powstało po polsku i tłumaczyć to z francuskiego. Stąd musieliśmy się zwrócić do spadkobierców tłumaczki o zgodę. I taką zgodę bez żadnego wahania otrzymaliśmy, ponieważ obiecaliśmy, że chcemy tylko zrobić coś dobrego dla tego tłumaczenia i dla tej najważniejszej książki miłośników Marii Skłodowskiej-Curie, mianowicie przede wszystkim uzupełnić o fragmenty, które zostały opuszczone już po raz pierwszy, jak po raz pierwszy wydawano tę książkę w Polsce. Pewnie zapytają się Państwo, a dlaczego coś opuszczano, dlaczego pewne fragmenty ominięto? Otóż no, możecie sobie Państwo wyobrazić, kiedy książka ukazywała się w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych, to wymienianie pewnych nazwisk, pewnych wydarzeń, które dotyczyły osób w końcu jeszcze cały czas żyjących tutaj w Warszawie, to tam w Stanach Zjednoczonych nikogo to nie uraziłoby, nikomu nie sprawiłoby jakichś problemów. Natomiast no, jest to zrozumiałe, że rodzina, która tutaj w Polsce nadzorowała to tłumaczenie, bo tak jak wspomniałem, siostrzenica bohaterki, czyli Marii Skłodowskiej-Curie, tłumaczyła tę książkę. W całym procesie powstawania książki pomagały autorce Ewie Curie, pomagały siostry. Być może też brat w jakiś sposób też dołożył się swoimi opowieściami do tej książki. Przypomnijmy, no, największy udział na pewno miała tutaj Bronisława Duska, ta ukochana siostra Marii. Pamiętajmy, że tutaj taką warszawską najbardziej siostrą była Helena Skłodowska-Szalaj, nauczycielka, wizytatorka szkół. No i tak jak już wspomniałem, oczywiście był brat Józef, lekarz. Bardzo światły człowiek, także tłumacz i nawet i zdawało mi się, że wydawał książki, które współtłumaczył. Także na przykład wydał Hamleta Szekspira i był współtłumaczem tej książki wraz ze swoim kuzynem. W każdym razie była taka potrzeba, żeby po tylu latach, po ponad 80 latach w końcu w Polsce ukazało się pełne tłumaczenie. Przy kolacjonowaniu, przy szczytywaniu tych wersji oryginału i tłumaczenia polskiego Hanny Schillerowej okazało się, że też są fragmenty, które zostały dodane. Oczywiście pierwszy odruch jest taki, że jeżeli coś jest, czego nie ma w oryginale, powinniśmy to wyrzucić. Ale tutaj musiał być pewien wyjątek od tej reguły. Jeśli się okazywało, że tłumaczka, być może właśnie ze swoją mamą i siostrą mamy, zdecydowały, że dodadzą coś takiego, co jest no, jednak świadectwem epoki, czyli na przykład któryś z listów cytowany przez Ewę ze względów na jakąś wartość dla Polaków wydłużyły na przykład i dodały jakiś właśnie któryś z fragmentów listów na przykład, to tego już nie tłumaczka Agnieszka Rasińska-Bubry nie wyrzucała. No była to taka dosyć skomplikowana praca. Nie chciałbym zbyt wiele szczegółów opowiadać, o kilku wspominam we wstępie do tej książki, no bo w końcu w jaki sposób trzeba się usprawiedliwić i wyjaśnić, co my tak naprawdę tutaj z tą książką zrobiliśmy i dlaczego to było dla nas takie ważne. Słowo o konstrukcji tej książki, ponieważ ona opiera się na wspomnieniach spisanych przez Ewę Curie, ale także na listach. Prześledzenie tej epistolografii, która towarzyszyła przez wszystkie lata Marii Skłodowskiej-Curie, to jest tak, że
wejście w to, jak wyglądały stosunki rodzinne w domu Skłodowskich od najmłodszych lat. Tu był zacytowany fragment wspomnieniowy z czasów, kiedy Maria Skłodowska była guwernantką. Całą historię przewijał ten temat edukacyjny, ale ze względu na to, że Maria mieszkała we Francji, siostra Helena mieszkała w Warszawie, siostra Bronisława częściowo we Francji. Przypomnijmy, że w Zakopanem w Kościelisku prowadziła pensjonat przez czas jakiś. Wobec tego ten kontakt w rodzinie utrzymywany był właśnie tą drogą listową. Czego, panie dyrektorze, my się dowiadujemy o rodzinie Skłodowskich z tych list? Dziękuję bardzo za to pytanie, bo nie powiedziałem jednej istotnej jeszcze rzeczy, która no, jest takim naszym rzeczywiście osiągnięciem i spełnieniem chyba najskrytszych marzeń, a mianowicie tak wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę podczas tego tłumaczenia, że postanowiliśmy dotrzeć do listów, które no, jesteśmy prawie pewni, że zaginęły i najprawdopodobniej bezpowrotnie. Znaczy spuścizna ta polska tutaj, jeśli chodzi o listy Marii Skłodowskiej, kiedy z rodziną w dużej mierze przechowywana była przez siostry. Najpierw przez Bronisławę Ludzką, a później przez Helenę. Bronisława zmarła w 1939 roku, natomiast Helena Duska mieszkała w Instytucie Radowym przy Wawelskiej w czasie wojny i uciekając z Warszawy schowała te listy w piwnicy Instytutu Radowego. Niestety te listy nie przetrwały wojny, gdzieś zaginęły, nie wiadomo, co z nimi się stało. Są różne wersje, że spłonęły, może ktoś się rozszabrował. Przyjechała niestety Helena Skłodowska z powrotem do Warszawy i już ich niestety nie odnalazła. Na szczęście Ewa Curie w 1935 roku, kiedy przyjechała tutaj do Warszawy, żeby udokumentować przede wszystkim młode lata życia, polskie lata życia swojej matki, na szczęście przywiozła z tej podróży wiele listów, książek. Listy były w odpisie, bardzo dokładnym odpisie maszynowym i 52 listy Marii Skłodowskiej-Curie do Bronisławy były do jeszcze niedawna kompletnie nieznane w całości publiczności ani badaczom. Były najpierw własnością prywatną autorki książki Ewy Curie, następnie zostały przekazane do Muzeum Curie w Paryżu, w specjalnej części tego muzeum i archiwum poświęconemu właśnie Ewy Curie. Była jedna taka teczka, która nigdy nie była upowszechniana. Najprawdopodobniej taka była wola właścicielki tych kopii. Jest tam rzeczywiście bardzo dużo takich informacji, dosyć być może no, kiedyś osobistych i takich, których może sobie rodzina nie życzyła, żeby były publikowane. Natomiast teraz, ponieważ część z tych listów, których brakowało nam właśnie tych miejsc do tłumaczenia, mieliśmy taką możliwość albo przetłumaczyć te brakujące fragmenty listów z francuskiego na polski, albo postarać się znaleźć je jeszcze w tych odpisach. Po dwóch latach starań udało nam się otrzymać wgląd w te listy, niemalże na rzutem na taśmę w ostatniej chwili. Kilka tych fragmentów znaleźliśmy, kilka niestety części nie dało się znaleźć i tłumaczka Agnieszka Leśnińska-Bubr musiała je przetłumaczyć z języka francuskiego, ale dowiadujemy się no wielu ciekawych rzeczy. Państwa pewnie zainteresują te sprawy związane z szkołą. I muszę Państwu powiedzieć, że pewnie nie jeden nauczyciel to doświadczenie młodzieńcze Marii kiedyś przeżył. Bardzo pozytywistką, bardzo, bardzo tak optymistycznie, tak nastawiona no, z dużą wiarą w to, że można ten kaganek oświaty nieść ludowi, chłopom, ich dzieciom i no okazuje się, że z tych listów, że z tego fragmentu troszeczkę, który przeczytał Pan na samym wstępie, że no jednak to zetknięcie się rzeczywistości z tymi marzeniami, ideałami pozytywistycznymi, nie zawsze,
przynajmniej w przypadku Marii Skłodowskiej-Curie, no nie było takie w 100% udane. Maria narzeka na to, że no nie jest to takie proste w tych warunkach nauczenie tych dzieci chłopskich tego wszystkiego, o czym by się jej marzyło. Zaledwie udaje się nauczyć dzieci czytania, chciałaby o wiele więcej. Trochę mi to przypomina, proszę Państwa, listy takie, które pisała matka Marii, które wystawiamy tutaj w muzeum, do którego Państwa na Freta 16 bardzo zapraszam, w drugiej gablocie naszej pierwszej sali. Jest taki list, który pani dyrektorka, byśmy dzisiaj powiedzieli, Marianna Bronisława Skłodowska, pisze do swojej takiej powiernicy, czyli byłej znowu dyrektorki tej szkoły, pani Kuruchanowicz, pisze dosłownie kilka miesięcy po swoim ślubie, pisze, że ach, jak to dobrze było być jednak panną, było o wiele spokojniej, mniej obowiązków, a teraz tutaj jest dyrektorką, jeszcze musi być żoną, a jeszcze nie jest matką piątki dzieci. I między innymi opowiada o swoich typowych takich szkolnych problemach, a między innymi o tym, że matki przeprowadzają te swoje córki, myślą, że każda z nich mądra jak Salomon, a później przychodzą egzamina i nagle się okazuje, że są po prostu niektóre z nich głupie jak gąski. Także problemy się, można by powiedzieć, w szkołach nie zmieniały, chociaż warunki i kłopoty pewnie dostosowane do różnych epok. Pamiętajmy, że Maria ucząc na wsi musiała się z różnymi problemami lokalowymi, no i oczywiście kwestiami bezpieczeństwa, prawda, to było wszystko nielegalne i groziło naprawdę poważnymi karami. Znowu jej matka ucząc w legalnej, prywatnej szkole po to, żeby móc od czasu do czasu przemycić jakieś polskie elementy i żeby się nie narazić władzom, musiała też umieć z tymi władzami carskimi w odpowiedni sposób żyć. Także było się nie tylko dyrektorką, ale też trzeba było mieć takie umiejętności dyplomatyczne. Na szczęście pocieszające jest, drodzy Państwo, że i teraz trudno jest uczyć niektórych uczniów, a zatem w każdym z nas drzemie odrobinę znoblisty. Chciałbym docenić, czy wspomnieć jeszcze o pracy autorki Ewy Curie, ale także i o tłumacza. Mianowicie dowiaduję się z tej książki, którą pochłonąłem w ciągu jednej nocy, dosłownie nocy, bo skończyłem nad ranem czytać tę książkę, że Ewa mówi, iż ona dostała zlecenie na tę książkę. Mieli ją wcześniej, tę propozycję dostali inni autorzy. Ona przyjmuje to zaproszenie i wchodzi jakby w historię jako córka, ale też może nie jako pisarka, ale jako bardzo ciekawa swojej matki, za co otrzymuje i za tę formę, którą stworzyła w tej książce, otrzymuje mnóstwo nagród i wiele słów uznania od swoich koleżanek, autorytetek, pisarek we Francji, ale też od premiera. Wiem też, że krytycy polscy byli bardzo, bardzo życzliwi tej opowieści, a potem ta historia zaczyna ruszać swoją podróż po świecie, tłumaczona, jak pan dyrektor wspominał, na wiele języków, na powielokroć właściwie do tego roku. Jesteście dumni, że w tym uczestniczycie, prawda? To takie retoryczne pytanie, ale to jest wasze dziecko też. Dla muzeum. Ale wracając do Curie, jeżeli nie napiszę tej książki, pewne jest, że napiszą ją inni. Czy napiszą ją tak, jakbym sobie tego życzyła? Boję się, że nie. No właśnie. Dlatego zacząłem, przepraszam pani dyrektor, zacząłem mówić o tym, dlatego że ona wykonała, wydaje się, że córka powinna wiedzieć najwięcej, ona wykonała taką naprawdę mrówczą, naukową wręcz pracę,
śledczą pracę, dwuletnią pracę, ciężką, wyłączyła się, jak sama mówi Ewa Curie, wyłączyła się z życia zupełnie towarzyskiego, spotyka się tylko rodzinnie, by dowiedzieć się o jak największych, najważniejszych, najistotniejszych faktach o swojej matce i przeżywa przygodę. Jeszcze raz powtarzam to pojęcie, przygoda z Marią Curie. Ona też... Na początku wszystko, co miała zgromadzone w Paryżu, pakuje i wyjeżdża pod Paryż do takiej małej miejscowości, do małego mieszkanka, w którym próbuje to wszystko uporządkować. Dlaczego wyjeżdża z Paryża? Ponieważ jest kobietą, która niesamowicie pochłonięta jest przez życie towarzyskie, cały wir Paryża. Jest osobą, która jest rozchwytywana w towarzystwie, ponieważ jest kobietą szalenie inteligentną, piękną, towarzyską, zdolną niesamowicie, przejawia talent muzyczny, gra przepięknie na fortepianie. Jej talent już jako młodej dziewczyny grającej na fortepianie docenił Paderewski. Jej matka Maria Curie bardzo prosiła Paderewskiego o opinię. Być może chcąc wiedzieć, czy warto inwestować tyle czasu córki w jej edukację muzyczną. No w każdym razie Maria wycofuje się zarówno z życia towarzyskiego w salonów paryskich, ale także z swojego zawodowego. Pamiętajmy, że ona występuje w różnych... jest modelką, pokazuje różne stroje znanych projektantów, pisze recenzje teatralne, jest adaptatorką sztuki teatralnej, ale jeszcze nie była nigdy autorką żadnej książki. Natomiast rzeczywiście afrykański wydawca zauważył, że ma lekkie pióro i no, na pewno jest insiderką, w którą warto zainwestować czas i dać tę możliwość, bo przed nim, tak jak pan wspominał, zgłaszali się znani pisarze chcący napisać biografię o tej niedawno zmarłej największej naukowczyni świata, ale dobrze wyczuwa sprawę wydawca, że jednak trzeba tę sprawę powierzyć komuś, kto będzie miał z jednej strony wiedzę, dostęp do różnych dokumentów. No i tak jak wspomniałem, Ewa początkowo to, co ma, porządkuje pod Paryżem, natomiast później w październiku 1935 roku pociągiem udaje się do Warszawy na 2 miesiące i tutaj no, nie spoczywa na laurach, ale no, już na dworcu oczekują ją zarówno obie siostry Marii Skłodowskiej-Curie, czyli Bronisława Duska i Helena Skłodowska-Szalaj. W Warszawie czeka na nią brat Marii Skłodowskiej-Curie, Józef Skłodowski, i czekają jeszcze żyjące wtedy przyjaciółki z lat szkolnych Marii Skłodowskiej-Curie. I Ewa wykorzystuje te 2 miesiące no jak rasowa reporterka. Zbiera wszystkie materiały, stara się każde miejsce odwiedzić. I proszę Państwa, to jest niezwykłe. Minęło tyle lat od czasu, kiedy Maria Skłodowska-Curie wyprowadziła się z Warszawy, przypomnijmy, wyjechała z Warszawy na stałe, chociaż wracała do niej i odwiedzała Warszawę, ale wyjechała w wieku 24 lat w 1891. A tu mamy 1935 rok, rok po śmierci Marii Skłodowskiej-Curie i okazuje się, że Maria, Ewa, jej córka przyjeżdża do Warszawy i wszystkie budynki, w których Maria kiedyś uczyła się, mieszkała, w zasadzie z wyjątkiem naszego budynku tutaj, muzeum, wyglądają tak samo jak za życia Marii Skłodowskiej-Curie. Niestety budynek, w którym dzisiaj się znajdujemy, akurat został przebudowany, mało tego, 2 miesiące przed przyjazdem Ewy zawaliła się oficyna tego budynku, była tutaj dosyć duża katastrofa budowlana. Natomiast udaje się Ewie wejść do kościoła, mała Mania modliła się, póki jeszcze nie straciła wiary. Odwiedza szkoły, w których Maria recytowała wiersze,
tak wzruszające te sceny, później jest w stanie wspaniale odmalować, bo nawet schodząc w dół tutaj do Wisły, odwiedza miejsce niedaleko portu Czerniakowskiego, na którym jeszcze, do którego jeszcze przybijają galary, te płaskodenne łodzie, na których jeszcze sprzedawane są jabłka, tak jak za czasów dzieciństwa Mani, wtedy, kiedy to po śmierci jej matki ciocia Lusia zabierała Helę i Manię na zakupy po to, żeby wyciągnąć z domu ogarniętego żałobą. Odwiedza także Ewa Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy krakowskim Przedmieściu 66. Ktoś jej pokazuje miejsce, w którym Maria Skłodowska po raz pierwszy w życiu przeprowadzała swoje eksperymenty fizyczne i chemiczne, bo tam rzeczywiście uczyła się tych podstaw jeszcze przed wjazdem do Paryża. Ciekawe, za chwilkę znowu wsiada w pociąg, jedzie pociągiem, udaje się do Szczuk. Chyba słusznie wyczuwa, że to był dosyć istotny, ważny, w końcu prawie trzyletni okres tego kształtowania się przyszłej Madame Curie w Polsce. Jest to okres nie tylko, w którym może swoje ideały pozytywistyczne, tak jak już wspominałem, w praktyce zderzyć z rzeczywistością, ale no to jest też oczywiście, powiedzmy sobie, o takich przyjemnych rzeczach, albo przynajmniej początkowo może przyjemnych, to jest ta słynna pierwsza miłość z Kazimierzem Żorawskim, niezwykle przystojnym mężczyzną, niestety troszeczkę takim, no, mamincynkiem, powiedzmy sobie to. Maria z Kazimierzem się zakochują, Kazimierz chce wziąć z nią ślub, ona się na to zgadza, niestety nie zgadzają się rodzice. Uważają, że jest to typowy mezalians, no stąd taka partia jak Kazimierz Żorawski nie może wyjść za pannę, wprawdzie z rodziny z szlacheckimi korzeniami, ale jeśli to jest panna, która musi zarabiać się u obcych ludzi, to nie jest właściwą partią. Może powinniśmy temu Kazimierzowi podziękować, bo może nigdy byśmy nie mieli wspaniałej podwójnej noblistki, gdyby on bardziej słuchał samego siebie, a nie rodziców. Chociaż powiedzmy sobie to, czego już w książce nie przeczytamy, że Kazimierz Żorawski jednak stał się także wielkim naukowcem, może nie tak znanym jak Maria Skłodowska-Curie, ale był także rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiele osób mówi o tym, że kiedy postawiono pomnik, a pomnik postawiono Marii Skłodowskiej-Curie przed Instytutem Radowym miesiąc przed przyjazdem do Polski Ewy Curie, ponoć emerytowany Kazimierz Żorawski siadywał na ławce przed pomnikiem i spędzał tam długie godziny, ciekawe o czym myśląc. W każdym razie Ewa z tej podróży do Polski w 1935 roku wraca z niezwykle cennymi dokumentami, których wartość mogliśmy ocenić właśnie podczas pracy nad tą 21. edycją tej książki i muszę powiedzieć, że jestem pełny podziwu dla tej niezwykle świetnej, reporterskiej, dokumentacyjnej pracy Ewy Curie, ponieważ wydawałoby się nam, osobom, które badają biografię naszej podwójnej noblistki, kobiety Polki wszechczasów, jak to się często o niej mówi, wydawałoby się, że już nie mamy nic do roboty, że już nic więcej nowego nie napiszemy, nie opowiemy, a tutaj nagle dzięki temu, że tak uparliśmy się, żeby znaleźć te fragmenty brakujące do ułożenia tych wszystkich puzli, dzięki temu, że się uparliśmy, żeby dotrzeć do tych listów, które wydawało nam się, że są w zbiorach Muzeum Curie, okazało się, że właśnie szczególnie z tego okresu sztuckiego, ale nie tylko, dowiadujemy się wielu bardzo interesujących rzeczy, które będzie trzeba jeszcze jakoś no, na nowo opowiedzieć i wzbogacić tę bardzo interesującą postać, jaką była Maria Skłodowska-Curie, bo po pierwsze ona się bardzo zmieniała, edukowała się, była osobą doświadczoną przez życie,
także zmieniała i swoje poglądy, i swoje nastawienie. I pamiętajmy, że nie zawsze chodziła ubrana na czarno. Była też właśnie w tym okresie polskim, tym okresie sztuckim, dziewczyną niezwykle wesołą, niezwykle zainteresowaną i sukniami, niemalże nie ma listu z tego okresu sztuckiego, kiedy pisze do swojej siostry Bronisławy, którą wspiera właśnie finansowo, bo po to w tych sztukach uczy te dzieci. No, pewnie dzisiaj powtórzyłaby Państwu to samo, co każdy nauczyciel na dzień dobry, że tak powiem, od swojego mentora czy mentorki słyszy, obyś cudy dzieci uczył. Maria robi to ze względów tych pozytywistycznych, ale po prostu także bardzo praktycznych. Chce wesprzeć swoją siostrę, która w Paryżu chce studiować medycynę, i po to, żeby ona mogła skończyć te studia, Maria część swojej wypłaty przesyła do Paryża. Później, jak Maria kończy studia, może się w tym samym odwdzięczyć swojej siostrze. O jej rycerze chciałem tylko powiedzieć, czy wspomnieć. Mianowicie bardzo wybrzmiewa jedna, która w tych czasach jest niepopularna, mianowicie skromność. Tak Marii Skłodowskiej-Curie, jak i jej męża. To szalenie ujmujące, przepiękna, mimo właśnie podróży, mimo wszelkich odznaczeń, wyróżnień, honoris causa, wiemy już oczywiście o nagrodach Nobla, ujmuje mnie historia, mimo poznanych osób, Hoover, Piłsudski, no, wszystkie wymarzone gwiazdy, Einstein, wszystkie postaci ze świata kultury, spraw społecznych, politycznych i naukowych. Przepiękna opowieść, jak pisze Maria Skłodowska o tym, że nie może odebrać 70 tysięcy franków, że muszą te franki na nich poczekać. Czy to nie cudne? Zupełnie nie pasujące do dzisiejszych czasów. Jedna z tego, trzeba powiedzieć, skromnie, prawda? Te pieniądze będą poczekać z tego względu, że Maria, Madame Curie wtedy, bo była mężatką, podpisywała się też Madame Pierre Curie, czyli byśmy powiedzieli na polski Maria Piotrowa Curie. Jeszcze chwili do niej mówili me, prawda? Chyba, jeśli dobrze. Dzieci mówiły na nią me, na tatę swojego dziewczynki mówiły p. Taki był zwyczaj w domu. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą nagrodę Nobla, którą otrzymała Maria Skłodowska-Curie z mężem, rzeczywiście tak było, że niemalże 2 lata minęły, zanim Maria z Piotrem, w związku z tym, że ostatnio ukazał się film taki kinowy, w którym jest ta sytuacja dosyć niemiło przedstawiona i nieprawdziwie. Chciałem zaznaczyć, że Maria z Piotrem udają się razem do Sztokholmu odebrać tę nagrodę, ale nie wybierają się od razu z tego względu, że po pierwsze, nagroda ta ich bardzo zaskoczyła i oni mieli już swoje plany związane z wykładami, a były to osoby bardzo poważne, także ważniejsze dla nich były obowiązki uniwersyteckie niż wyjazd po nagrodę. Niebagatelną sprawą też była zła sytuacja zdrowotna małżonków. Piotr Curie miał dosyć poważne problemy związane z wszelkimi skutkami. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to są skutki choroby popromiennej. Bardziej myślano, że to pewnie jakieś może problemy reumatyczne i tak dalej, i tak dalej. Także musieli swoje, że tak powiem, obowiązki uniwersyteckie uregulować, sytuację troszeczkę zdrowotną i odebrali tę na nagrodę Nobla z opóźnieniem, ale tak jak powiedziałem, wspólnie wybraliśmy w tę podróż. Ponieważ ja przysłuchuję się z zainteresowaniem tej historii, ale cały czas też myślę sobie o tym wyjściu Marii Skłodowskiej-Curie, Marii Skłodowskiej najpierw, później Marii Skłodowskiej-Curie, z domu, w którym edukacja i zdobywanie wiedzy było tak ogromnie ważne. Ona
lubiła się uczyć od najmłodszych lat, bardzo szybko nauczyła się czytać, bardzo szybko zobaczyła, co w życiu będzie ją w rzeczywistości interesowało. To w książce możemy przeczytać, że zainteresowały ją w domu przedmioty fizyczne. Zastanawiam się właśnie, na ile to miało znaczenie dla tej drogi do Nobla. Zastanawiam się także, jak wyglądała edukacja jej dzieci, bo przecież przypomnijmy, że to jest rodzina, w której, która zdobyła 5 Nobli w historii. Widzisz, że no, Marii Skłodowskiej-Curie i jej siostrom i bratu jej można tylko pozazdrościć takich rodziców, ponieważ zarówno matka jej, ale no, niebagatelną rolę tutaj w wychowaniu jednak ze względu też na wczesną śmierć matki Marii, jednak niebagatelną rolę odegrał ojciec jej, Władysław Skłodowski. I był to człowiek po pierwsze bardzo światły. Wprawdzie był on przede wszystkim nauczycielem fizyki i matematyki, zarówno na pensji, którą prowadziła jego żona, ale także, a może przede wszystkim w gimnazjach państwowych, nawet doczekał się stanowiska podinspektora w drugim gimnazjum na Nowolipkach, stąd po roku od urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie przeniosła się rodzina po 8 latach mieszkania tu przy Fryta 16, przenieśli się na Nowolipki 11. Chciałem powiedzieć, że ten ojciec był nie tylko nauczycielem matematyki, fizyki, ale osobą o niezwykle takich, można by powiedzieć, no, szerokich horyzontach. Tłumaczył książki z różnych języków na język polski. To były książki, które były wydawane później. Był autorem wielu encyklopedycznych haseł. I każda z nim wycieczka, obojętnie czy to na miasto, czy do lasu z dziećmi, to była tak jakby podróż taka najbardziej naturalna z jedną wielką encyklopedią. Podejrzewam, że te pytania zadawane przez dzieci, które nie były kwitowane tym, że nie garb się albo nie wiem, nie mam czasu dla ciebie, ten ojciec zawsze opowiadał w sposób barwny. I to wszystko było też bardzo tak jakoś uregulowane i systematyczne. To była też taka cecha, którą być może po ojcu odziedziczyła Maria Skłodowska, a mianowicie w tym, ponieważ rodzice byli bardzo zapracowani, tam musiała być pewna systematyczność i na przykład wiem, że dzieci zawsze bardzo czekały na sobotni wieczory, kiedy to było wiadomo, że wieczorem będzie ojciec w pamięci recytował jakieś wiersze po polsku, poematy, albo będzie im coś czytał. To były takie wieczorki, które były zawsze bardzo wyczekiwane, ale też coś, co Maria przejęła ze swojego rodzinnego domu, zawsze pamiętano o wychowaniu fizycznym. I muszę powiedzieć, że w jej przypadku, tu już może przejdę do tego, jak Maria swoje córki wychowywała, to może jest dla Państwa niespodziewane, ale zwracała uwagę nie tylko na to, żeby się uczyły dobrze fizyki, matematyki, czy gry na fortepianie, czy innych takich zainteresowań, którymi może popierania ich oczekiwali od naszej dwukrotnej noblistki. Chcę podkreślić, że zawsze dla niej było bardzo ważne odpowiedni balans między tymi naukami i umysłu, było tak samo ważne dla niej zawsze kwestie ćwiczeń. Stąd dziewczęta od dzieciństwa uczyły się pływania, jazdy na nartach, ulubionego sportu Marii Skłodowskiej-Curie, czyli jazdy na rzeźbach. Dziewczynki umiały jeździć konno. Na przykład konno Ewa uczyła się przyjeżdżając na wakacje do rodziny do Zakopanego. I bardzo ważna rzecz, która szczególnie udała się właśnie autorce naszej dzisiaj omawianej książki, a mianowicie zawsze Skłodowska-Curie dbała o to, żeby dziewczynki uczyły się języka polskiego. I tutaj w przypadku akurat Ewy można powiedzieć, że osiągnęła coś, co się zdarza bardzo rzadko, jeśli chodzi o wychowanie dzieci poza granicami kraju, w którym mówi się w danym języku. Ewa, która mówiła po polsku
przepięknie. Jeśli Państwo będą chcieli, to proponuję sobie wpisać w Google'ach Polskie Radio Ewa Curie. Można posłuchać fragmentów, kiedy udziela wywiadu. Mówi językiem bardzo wyszukanym, przepięknym. To jest oczywiście zasługa tego, że tak jak matka jej zwracała na to uwagę, żeby ćwiczyła, żeby grała na fortepianie, chociaż to może nie było jakoś powiedzmy wymarzonym zajęciem dla niej, ale wspierała to, ponieważ córka się interesowała grą na fortepianie, to wiedziała, że trzeba ścierpieć. Z Ireną nie były być może wielkimi fankami tego, że najmłodsza panna Curie grała na fortepianie, ale no, wiedziały, że to jest dla niej ważne. Także muszę powiedzieć, że ta systematyczność Ewy Curie także jest widoczna w tym wykształceniu jej córek. I tu jeszcze taką ciekawostkę chciałem powiedzieć, jak Państwo przyjdziecie czy sami, czy może z uczniami, kiedyś już jak będzie nasze muzeum otwarte, w naszym sklepiku z gadżetami jest taki, są taka seria ołówków z różnymi cytatami Marii Skłodowskiej-Curie i zauważyłem, że uczniowie uwielbiają taki cytat, który czasami wymaga pewnego wyjaśnienia, a mianowicie, że lepiej dzieci potopić niż wysłać do współczesnej szkoły. Tak napisała w liście do swojej ukochanej oczywiście siostry Bronisławy Maria i miała na myśli szkołę za czasów, kiedy ona swoje córki do szkoły właśnie wysłać musiała. Uważała, że w szkole jest za mało właśnie ćwiczeń fizycznych, za dużo pamięciówki, stąd dla swojej córki Ireny, która wydaje mi się, że miała dosyć specyficzne potrzeby uczenia się, zorganizowała sama szkołę przez 2 lata razem z swoimi kolegami, profesorami, między innymi Sorbonne, ale także i z koleżankami, kilkanaścioro dzieci mogło uczestniczyć w zajęciach, które były specjalnie skrojone dla nich i absolutnie wymykały się tym założeniom ówczesnej szkoły francuskiej, która pewnie odpowiadała też założeniom ówczesnych szkół, a może i też niektórych lekcji jeszcze dzisiaj. W każdym razie bardzo Maria Skłodowska-Curie zwracała na to uwagę, żeby jej dziewczęta uczyły się rzeczy w sposób taki doświadczalny, żeby same jak najbardziej wysuwały wnioski z eksperymentów, żeby bardzo ważną rzeczą było, to może na sam koniec powiem, ponieważ jej być może córka starsza miała podobne kłopoty z nauczaniem jak jej mąż, czyli Piotr Curie, który nigdy nie chodził do szkoły ani podstawowej, ani do liceum, eksternistycznie zrobił maturę i od razu udał się na studia. Szkoła, którą założyła Maria Curie, miała jedną z takich zasad, że jeden był przedmiot dziennie nauczany, czyli na przykład u jednego z rzeźbiarzy dzieci uczyły się sztuki, albo w którejś z pracowni fizycznych, no akurat jeśli chodzi o fizykę, to była pracownia Marii, tam uczyły się o fizyce, robiąc różne eksperymenty. Zawsze tego dnia było, oczywiście były ćwiczenia jakieś fizyczne, natomiast nie było czegoś takiego, że co 45 minut dzieci przeskakiwały z przedmiotu na przedmiot. Bardzo liczono się z tym, że jednak dzieci mają swoje pewne możliwości percepcyjne, też były bardzo ważne pory, w których dzieci się uczyły. Myślę, że jeszcze nawet dzisiaj wiele rzeczy nauczyć właśnie z tego sposobu prowadzenia zajęć przez Marię Skłodowską-Curie. Widać, jak bardzo dużo ułożyła, jak bardzo jej zależało na tym, żeby jej córki no, uczyły się w sposób właściwy. Aczkolwiek od razu podkreślę, że te 2 lata prowadzenia przez nią szkoły to dotyczyły jej starszej córki Ireny. Ewa tej nie zatrzymała. Żeby nie być gołosłowny i pokazać, jak wspaniale łączy się przyjemne z pożytecznym, a wszystko powinno się odbyć w Alpach i to geograficznych najlepiej, ale też metaforycznie spotykają się Alpy intelektu Einstein i Maria Skłodowska. Posłuchajcie Państwo,
i być może to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Zdrowie Marii poprawiło się na tyle, że może ona znowu podjąć normalne życie. Latem roku 1913 próbuje swych sił, wędrując z plecakiem po Alpach. Towarzyszą jej córki wraz z Boną oraz sławny fizyk Einstein z synem. Tych dwoje genialnych ludzi łączy od paru lat przemiłe koleżeństwo. Szczerze się podziwiają i lubią nawzajem i godzinami rozprawiają o fizyce, to po francusku, to znów po niemiecku. Młodzi, których zachwyca ta wycieczka, idą przodem. Cokolwiek z tyłu za nimi Einstein wymowny i natchniony wykłada swoje teorie, ciesząc się, że wreszcie może o nich mówić dosyta z kimś, kto je naprawdę rozumie. Maria jest jedną z niewielu zdolnych do tego osób dzięki swej niezwykłej kulturze matematycznej. Irena i Ewa podchwytują od czasu do czasu zdania, które im się wydają co najmniej dziwne. Einstein zaabsorbowany, drapie się po skałach, mija, nie widząc ich nawet groźne przepaście. Nagle zatrzymuje się i chwyta rękę Marii i woła. Rozumie pan? Chciałbym wiedzieć, co się dokładnie dzieje z pasażerami spadającej windy. Ta rozczulająca ciekawość pobudza do szalonego śmiechu młodą gromadkę, która nie przypuszcza wcale, że z tym wyimaginowanym spadaniem w windzie mogą się wiązać zagadnienia z dziedziny teorii względności. Zapraszamy do muzeum przy Freda 16. Jakby muzeum będzie otwarte, mam nadzieję, że to się wydarzy niebawem. Zobaczą Państwo, jak w rzeczywistości zapatrzyłam się na tę historyczną rycinę ulicy Freda, jak ta ulica w rzeczywistości w porównaniu zresztą Warszawy niedużo się zmieniła. Zapraszamy także do udziału w misjach Marii Skłodowskiej-Curie. Ja jestem jakoś tak bardzo przekonana, że rola dla nas wszystkich jest taka, aby nie tyle pamięć o Marii Skłodowskiej-Curie nie zaginęła, bo to wiadomo, że tak się nie stanie, ale żebyśmy nabrali takiej tożsamości z tą najsłynniejszą na świecie Polką. Ta rozmowa zaczęła się od tego, że Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie odwiedzają warszawiacy, odwiedzają Polacy, odwiedzają przyjezdni z Europy, ale tak naprawdę najczęściej przyjeżdżają do nas ludzie spoza Europy. Przyjeżdżają, odwiedzają to muzeum z ogromną wiedzą, na przykład Japończycy. Tak, to jest niebywałe, ale rzeczywiście wśród zagranicznych odwiedzających na pierwszym miejscu są Japończycy, później są Koreańczycy. Bardzo w tych krajach postać Marii Skłodowskiej-Curie jest nie tylko znana, ale wręcz można powiedzieć, że stawiana jest na ołtarzu. W jakiś sposób postać jej bardzo pasuje do jakiegoś takiego wzorca kobiety, która osiągnęła wielki sukces, ale ten sukces osiąga w sposób taki niemalże postaci świętej. Jest zawsze bardzo skromna, tak jak Japończycy podkreślają te jej wielkie zalety, że jest bardzo skromną osobą, mimo tego, co osiągnęła. Ubiera się w bardzo skromny sposób, czarny, czyli tak niemalże jak jakaś mniszka. Zawsze tęskni za swoim rodzinnym krajem. To jest też doceniane, co muszę powiedzieć, dla mnie jest dziwne, że to jest zauważane przez Japończyków, że w końcu urodziła się w Polsce, a nie we Francji. Bardzo jest jej stosunek do męża, do dzieci doceniany. No jest naprawdę niesamowicie uwielbiana i zawsze z taką, muszę powiedzieć, czułością patrzę na te osoby przyjeżdżające z tak daleka. Czasami pytam się je, co się stało, co spowodowało, że swoje pierwsze kroki w Warszawie kierują do naszego muzeum. I są to często właśnie czytelnicy, którzy zetknęli się z lekturą właśnie książki Ewy Curie, Madame Curie. Jedną z takich osób, którą zapytałem o to doświadczenie czytelnicze, było oprowadzane przeze mnie tu po muzeum następca tronu Japonii.
który powiedział, że po raz pierwszy o Polsce dowiedział się właśnie z książki Ewy Curie, Marie Curie, bo tutaj trzeba przyznać, że Marie Skłodowska-Curie w wielu tych krajach azjatyckich nie znana jako Maria Skłodowska-Curie, ale po prostu jako Madame Curie. Także tutaj rola Ewy Curie, która stworzyła ten bestseller i tym samym wystawiła chyba najpiękniejszy, jaki tylko jest możliwy, pomnik swojej matce. No, my tutaj jesteśmy świadkami tego, jaka to była wielka rola. Tutaj cieszę się, że Ewa Curie została już niespełna rok po wydaniu tym amerykańskim doceniona tutaj w Polsce. Zostało jej wręczone oznaczenie Polonia Restituta przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Była także honorowana w latach nieodległych nam jeszcze przed swoją śmiercią, bo trzeba przyznać, że mieliśmy to szczęście, że Ewa Curie żyła o wiele dłużej niż pozostali członkowie jej rodziny. Dożyła niemalże 103 lat, także jej wspaniałą pamięcią, jej wspaniałym piórem i w ogóle obecnością mogliśmy się cieszyć bardzo, bardzo długo. Po raz ostatni była tutaj w muzeum w 1999 roku, kiedy przyjechała do Warszawy, między innymi z tego powodu, że była uroczystość odsłonięcia pomnika Państwa Podziemnego IAK, którego projektantem był jeden z członków, że tak powiem, jej rodziny, pan Jerzy Staniszkis, którego żona Elżbieta Staniszkis była córką tłumaczki tej książki. Uczmy się o Marii Skłodowskiej-Curie, ale idąc przez tę lekturę, uczmy się także od Marii Skłodowskiej-Curie, bo jest to wzorzec naprawdę bardzo nowoczesnej kobiety, bardzo uniwersalny dla nas wszystkich i myślę, że bardzo długo będzie jeszcze wzorcem uniwersalnym. Skromność, ale także pracowitość, ale także głód wiedzy i ten hart ducha, który powodował, że dbała o swoją kondycję fizyczną właściwie do końca, mając tak bardzo trudną pracę, która to praca, tę kondycję fizyczną jej nadwyrężała. Uczmy się o Marii Skłodowskiej-Curie i uczmy się od niej uczmy się życia. Chcę Państwu zadedykować na koniec jeden cytat z Marii Skłodowskiej-Curie, bo chciałem powiedzieć, że nie zawsze wszystko się w Marii Skłodowskiej-Curie w życiu układało i nie zawsze, proszę Państwa, osiągnęła sukcesy. Tak jak powiedziałem, jej pierwsze zetknięcie się z edukacją wcale nie uważała tego zetknięcia się jako swój sukces. Kiedy 100 lat temu pisała list 1 września 1921 roku do swojej siostry ukochanej Bronisławy, jej siostra była załamana. Mogę powiedzieć, że te dzisiaj słowa Marii Skłodowskiej-Curie chciałbym nam wszystkim zadedykować i Państwu, tym, którzy być może tak jak ja przeszli COVID, niektórzy cierpią z tego powodu, że ktoś z rodziny Państwa może cierpi. Próbujemy szukać jakiejś nadziei i tak pisała, żeby pocieszyć swoją siostrę Maria do Bronisławy. Tak się nacierpiałam w życiu, że nadal nie chcę się martwić, chyba gdyby chodziło o zupełną jaką katastrofę. Nauczyłam się rezygnacji i staram się wyciągnąć trochę zadowolenia z szarych, codziennych warunków szarego życia. A dla siebie, tak radzi swojej siostrze Bronisławie, możesz budować, sadzić drzewa, hodować kwiaty, patrzeć jak to rośnie i nie myśleć o niczym więcej. Życie przed nami już niewiele. Po co się kłopotać szczegółami? Nie kłopoczmy się szczegółami. Skorzystajmy z tej terapeutycznej rady Marii Skłodowskiej-Curie. Cieszmy się takimi drobiazgami, hodowlą kwiatów. Pamiętajmy, Maria Skłodowska-Curie uwielbiała róże. Starała się zawsze gdzieś, gdzie mieszkała, mieć odrobinę jakiejś zieleni, w której odnajdywała jakąś taką oazę spokoju i wiedziała, jak się cieszyć czasami z małych
a usłyszeć. Czy można wymarzyć sobie lepszą puentę, kiedy Światowy Dzień Książki, Hiszpanie w księgarniach podają sobie róże. Czerwone, tak. A tu proszę, Maria Skłodowska też kochała róże. Proszę Państwa, ta lekcja minęła z Marią Skłodowską szalenie atrakcyjnie, szybko, w jakimś tempie. I pozwolę sobie powiedzieć, że już się zapraszamy na kolejne spotkania, bo przecież osób, wydarzeń związanych z rodziną Skłodowskich, który jest tak dużo, tak wiele, że czujemy się wproszeni do Państwa muzeum na Freta 16. Szalenie dobrze się tu czuliśmy. Jak mówi poeta, jeszcze nie wyszedłem, a już tęsknię. Państwa gośćmi był dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej, Curie, Sławomir Paszkiet oraz jego zastępczyni Juka Skalska. Porozmawiajmy o pięknie wszystkiego dobrego. I my także życzymy. Zdrowia życzymy.